Dziękuję bardzo, panie marszałku. Z mojej strony tylko kilka uwag, zwłaszcza bardzo istotna uwaga dotycząca typu pracy całego tego trybu legislacyjnego. Wiedząc, że ten projekt będzie wywoływał bardzo dużo emocji, będzie wokół tego projektu bardzo dużo dyskusji, mniej dyskusji merytorycznej, bardziej dyskusja polityczna, z prostego powodu, że dotyczy to raz prawa zgromadzeń, dwa, że jest to projekt prezydencki, to widzieliśmy, że każdy projekt prezydencki będzie kontestowany, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby odbyło się wysłuchanie publiczne. Wysłuchanie publiczne odbyło się z wszelkimi rygorami. Na wysłuchaniu publicznym, tak jak o czym mówił pan minister, było chyba tylko siedem osób, które wystąpiły, w tym chyba trzy albo cztery organizacje pozarządowe. Praktycznie wszystkie uwagi, które były podczas wysłuchania publicznego, czyli dotyczyły na przykład o zakazie udziału w manifestacji osób, które ukrywają swoją tożsamość pod maskami, czy w ogóle próbują ukryć swoją tożsamość, ten zapis, który był w projekcie pierwotnym prezydenckim, właśnie po tej dyskusji i po wysłuchaniu publicznym został on wycofany. Inne uwagi też dotyczące na przykład trybu odwoławczego zostały uwzględnione, pełnego trybu odwoławczego, dlatego też ten wydłużony okres, o którym mówiliśmy, nawet w Sejmie był pięciodniowy, ponieważ on gwarantował pełnię całego trybu odwoławczego. Przy naszych procedurach Sejm znalazł salomonowe rozwiązanie, Senat znalazł salomonowe rozwiązanie, dotyczyło ono 3 dni roboczych. Nie wiem, czy ono jest w pełni zagwarantuje tryb odwoławczy, ale uznaliśmy, że jeżeli wszystkie ugrupowania tak uważają, też żeby ten zapis poprzeć. Ja chcę też powiedzieć, że podczas prac podkomisji uczestniczyła Fundacja Helsińska, podczas całego trybu prac była zaproszona podczas prac podkomisji, więc trudno mówić o w ogóle jakimś systemie, w którym byłyby organizacje pozarządowe podczas prac legislacyjnych omijane. To właśnie podczas prac komisji zwróciliśmy uwagę na zapis o brak zapisu o zgromadzeniach spontanicznych. Uznaliśmy, że jeżeli by ten zapis prowadzilibyśmy go teraz do tego projektu prezydenckiego, moglibyśmy złamać normę konstytucyjną. Trudno, żeby w projekcie prezydenckim była łamana norma konstytucyjna, czyli wyjście poza zakres zbyt szeroki, regulowany w tym projekcie. Ale założyliśmy, że te prace nad tym projektem będą. Zresztą pewien projekt już jest, to opracowywał minister Stachańczyk, o tym posłowie też wiedzą. Rząd bardzo pracował intensywnie nad tym rozwiązaniem, ale też w pewnym momencie ministrowie uznali, że byłoby źle, gdyby to rząd właśnie tworzył prawo o zgromadzeniach spontanicznych. Uważamy, że to może robić albo prezydent, albo senat, albo to inicjatywa oddolna. Trudno, żeby politycy regulowali to, ponieważ zawsze będzie podejrzenie, że chcemy coś zmanipulować. Dlatego też minister Stachańczyk zrezygnował z tego projektu, oddał swoje wszystkie aktywa senatowi i senat na razie, wiem, że tą inicjatywę ma podjąć. Być może podejmie i pan prezydent, o co prosimy, albo też organizacje pozarządowe. Wiem, że tego typu prace będą. Też zakładamy, że podczas, i tak zakładaliśmy, że co pewien czas będziemy sprawdzali, jak funkcjonuje nowelizacja prawa o zgromadzeniach. Tutaj nie ma ludzi mądrych. Celem, zresztą chcę powiedzieć wyraźnie, celem nadrzędnym komisji, całej komisji, ludzi, którzy głosowali za tym, posłom, którzy głosowali za tym projektem, było to, żeby demokracja była demokracją, że demokracja polega na tym, jest tym pewnym fenomenem, którym powtarzam do znudzenia, że demokracja, upraszczając to, liczy głowy i na tym polega jej wielkość, a nie rozbija głowy. I chcemy tego uniknąć. Więcej, chcieliśmy też ograniczyć instytucje, udział instytucji państwowych, publicznych, powiedzmy, instytucji publicznych w udzielaniu zgody. Bo padał jeden prosty argument, że policja jest od tego, żeby dzielić, ale policja to instytucja państwowa i policjant zawsze będzie atakowany o to, że jednych bije mocniej, a drugi bije słabiej. I takie oskarżenia padały. Dlatego tego typu zapisy, które się znalazły, i o tym dobrze wszyscy państwo wiedzą, że o to chodziło. Tylko ja powiem wprost, teraz to ciebie, panie marszałku, proszę, jedno tylko zdanie. Czasami się zastanawiam i wydaje mi się, że część by chciała, żeby jak idzie wroga manifestacja, czy to z prawej, którą strony nazywa się niepodległości, ktoś nazwie im faszystów. Idzie z drugiej strony manifestacja, która jest manifestacją skrajnie lewicową, druga strona nazwie ich komunistami. To wydaje mi się, że wtedy przeciwnicy tych manifestacji nawzajem woleliby rozstrzygnąć sprawę w prosty sposób. Dojść do zwarcia, pobić się i sprawę zakończyć. A nie na tym demokracja polega. Polega na ważeniu głosów, a nie na rozbijaniu głów. Dziękuję.